Witam na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, gdzie realizowany jest kierunek Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM. Przedstawię Wam teraz mojego dyplomantę Michała Nieszporskiego. Michał jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Już podczas studiów podjął praktykę w biurze projektowym, które wykorzystuje technologię BIM. W pracy dyplomowej połączył wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną. Teraz niech sam opowie o swojej pracy dyplomowej. Cześć, z tej strony Michał. Teraz trochę o mnie. Zaliczam się do grona pierwszych absolwentów kierunku BIM na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Wraz z władzami Wydziału oraz moim promotorem, panem doktorem inżynierem Przemysławem Kaszą, wpadliśmy na pomysł tematu mojej pracy magisterskiej, czego jest przebudowa tego magazynu na pomieszczenie laboratoryjne Wydziału Budownictwa. Zobaczcie sami. Praca przedstawia proces analizy konstrukcyjnej budynku magazynowego na potrzeby laboratorium badawczego wykonanego w technologii BIM. Obiekt znajduje się w Częstochowie przy kampusie Politechniki Częstochowskiej. Po przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu stworzono model obliczeniowy zgodny ze stanem istniejącym konstrukcji, który posłużył do przeprowadzenia obliczeń statycznych i wytrzymałościowych. Po dokonaniu analizy stwierdzono, iż konstrukcja jest niezdatna do dalszego użytkowania ze względów bezpieczeństwa i należy ją zmodernizować. Stworzono więc model obliczeniowy obiektu wraz z potrzebnymi wzmocnieniami konstrukcji nośnej oraz zaprojektowano estakadę podsuwnicę o dźwigu 2,5 tony. Do analizy konstrukcyjnej posłużył program Advanced Design, natomiast do stworzenia dokumentacji rysunkowej użyto oprogramowania Tekla Structures. Zapraszam wszystkich chętnych do studiowania kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.